Pani magister Zarzecki z Hańczy. Proszę Państwa, mnie naszły takie tutaj refleksje na temat tej mojej głodówki, którą tutaj prowadzę na Hańczy. Jak Państwo widzą, no widok jest taki dosyć oryginalny, prawda? No bo tak, pisze głodówka w obronie odjazdowa, w obronie kutasów. Pani magister Zarzecki głoduje. Głodne kawałki, 1 zł plus VAT. Biletyn głodówkowy, prosimy nie dokarmiać głodującego. Jak Państwo widzą, skroplona głupota tutaj wisi po 50 groszy za porcję. Władza i radni Staszowa po 25% zniżki, trupia czaszka jakaś, jakieś kutasy tutaj wiszą, jak Państwo widzą, na wędce też wiszą kutasy z pędzelkiem. No, ja, czyli jakiś facet w nocniku sobie stoi, a ludzie jakby nigdy nic, się opalają, pływają sobie, jakieś tam czasem piwko sobie wypiją, jakiś tam samochód pchają, no po prostu normalne, toczy się normalne życie plażowe. Czyli pies z kulawą nogą się tutaj mną interesuje. Teraz ja sobie myślę coś takiego, proszę Państwa, gdyby moi przyjaciele z Marsa, czyli te małe, zielone kutasiki tutaj pojawiły się, no na przykład taka delegacja, powiedzmy, z 5 by tutaj sobie siadło i łaziło, albo łaziło po plaży i pytało się, no na przykład, przepraszam bardzo, jak trafić tutaj do władz gminy, albo do starostwa, albo do jakiegoś ONZ-u, żeby tam się porozumieć, żeby jakiś dialog nawiązać polsko-marsjański czy coś takiego. To ja myślę, że również ludzie by ich totalnie, że tak powiem, zbywali, no chciałem jakiegoś gorszego słowa użyć, ale nie będę, zbywali i najwyżej zainteresowałyby się tymi kutasikami zielonymi z Marsa jakieś elementy z marginesu, które chciałyby od nich wycyganić 50 groszy na piwo, no tak mi się, proszę Państwa, wydaje, że tak by było. No widzą Państwo, no tutaj pies z kulawą nogą się tą moją głodówką nie interesuje. Aczkolwiek sprzedałem, zdaje mi się, że sprzedałem chyba 2 głodne kawałki po złotówce. 2 komplety. Oraz jeden pan zaofiarował się, że przyniesie mi loda albo coś innego. No ja poprosiłem, żeby przyniósł mi wody śródlanej w takiej puszce po piwie Rec. I on przyniósł taką wodę śródlaną w takiej puszce zielonej po piwie Rec. Schłodzony tą wodę śródlaną i to mnie uratowało, że tak powiem, od śmierci z pragnienia. Tak więc, proszę Państwa, no ludzi jest ciężko czymkolwiek zadziwić tutaj w tym kraju. Ludzie oglądają czasami te dzienniki telewizyjne, gdzie tam władza raz mówi tak, raz mówi inaczej, raz mówi o wielkim sukcesie euro, potem się okazuje, że sukces był wielki, budowano stadiony, tylko że nikt nie zapłacił za te stadiony, a stadiony były 2 razy droższe niż na świecie. Tak samo z autostradami, no firmy się cieszyły, że wygrały przetargi na autostrady. Okazało się, że niestety teraz plajtują, bo nikt im też nie zapłacił, autostrad nie ma, a pieniążki wydane. No więc ludzie się już niczym nie dziwią, także nawet to, że ja tutaj siedzę i głoduję z jakimiś tam tymi sankami, kutasami, no nocnikami, tam widać, jak widzą Państwo, tam jakiś nocnik, przybliżę go, żeby Państwo widzieli, że tam nocnik też wisi, to ludzi to nie rusza w ogóle. Także proszę Państwa, no refleksje są z jednej strony niewesołe, jeżeli chodzi o głodującego, ale z drugiej strony to pozytywne, dlatego że ci ludzie, młodzi, a i starsi, znaczy starsi to już pracują w urzędach różnych, młodzi będą pracować. No i po prostu dzięki temu da się jakoś żyć, no po prostu, bo tych ludzi też nie jest tak łatwo zadziwić. I przy ich poziomie umysłowym to da się żyć, no. Ja jakoś żyję, jak Państwo wiedzą. No nie będę wchodził w szczegóły jakieś tutaj, bo jest za gorąco, żebym to tłumaczył Państwu, ale da się żyć w tym kraju. To chyba jakiś, nie wiem, czy nie to Tocqueville, to taki filozof francuski powiedział, że zbrodniczość systemu jest niestety na szczęście maskowana jego, może nie tyle maskowana, co łagodzona jego nieudolnością. I tak jest, tak w takim kraju żyjemy. System jest ogólnie moim zdaniem zbrodniczy. Rodzicowi nie wolno wychować dziecka tak jak chce, człowiekowi nie wolno żyć tak jak chce. Ale z drugiej strony te urzędasy, które to wszystko kierują, sterują, mają karać, kontrolować, to są też takie troszkę mało rozgarnięte ludziki, więc jak ktoś się strasznie uprze, to sobie jakoś żyje. No, dziękuję Państwu bardzo. O, panowie, może parę słów na temat głodówki, którą tutaj widzicie. Co sądzicie, warto głodować w obronie kutasów? No, widzą Państwo, no tych ludzi to nie rusza kompletnie. No, człowiek może umrzeć z głodu i... To było typowe zachowanie, tak. No, powiem się z Państwem, do widzenia.